Cześć moi drodzy, z tej strony Keep the Beat, to jest kanał o koszykówce i mam za sobą bardzo szalonego tripa. Wczoraj byłem na meczu kosz kadry z Francją. Dzisiaj w nocy pokonałem taką podróż z Berlina do Wrocławka, ponieważ tutaj na hali mistrzów odbywa się właśnie Anvil Basketball Cup. Pod halą odbędzie się kilka interesujących koszykarskich aktywności. Trening z udziałem profesjonalnych koszykarzy 3x3 z Legia Lotto Teamu, którzy też zresztą wczoraj byli w Berlinie, też mają za sobą szaloną podróż. Jest turniej w NBA 2K22, ale przede wszystkim wisienką na torcie dzisiaj jest prezentacja nowego składu Anvilu Wrocławek oraz wieczorem odbędzie się mecz z izraelską drużyną Bnei Herzliya. Nie wiem, czy dobrze odczytałem nazwę tej drużyny, jakby co mnie poprawcie w komentarzach. To tyle słowem wstępu, zostawcie tutaj kciuka w górę i zapraszam Was na halę, pod halę, pokażę Wam, jak tutaj wszystko wygląda. Wrocławek w ogóle, siema! Koszykówka 3x3 zbiera swoje żniwo w kraju już od dobrych kilku lat. Zawodnicy ekstraklasy i mistrzowie Polski w koszykówce coraz częściej decydują się na grę właśnie w taką formę basketu, dzięki czemu na turniejach możemy zobaczyć na żywo plejadę gwiazd. I super, że oprócz samej gry, czy to w kraju, czy za granicą, zajmują się też warsztatami, by zachęcić najmłodszych do spróbowania swych sił właśnie w 3x3. Czy kiedyś podeszło do Ciebie dziecko mówiąc, chciałbym być koszykarzem, ale takim 3x3? U młodych zawodników raczej jest tylko koszykówka 5x5. Wydaje mi się, że to 3x3 przychodzi jednak z wiekiem. Naturalnym jest to, że w dzieciństwie uczymy się raczej grania na hali, ale coraz więcej dzieciaków zaczyna grać na boisku 3x3. Niby każdy grał kiedyś 3x3 na jednego kosza, ale te kilka oficjalnych zasad turniejów FIBA diametralnie zmieniają rozgrywkę, dzięki czemu gra jest bardziej dynamiczna i efektowna. Arkadiusz Kobus z Legia Lotto Teamu bardzo charyzmatycznie i wokalnie wprowadził młodzież zgromadzoną pod halą mistrzów w tajniki tej koszykówki. Nie zabrakło kilku ćwiczeń i treningów razem z resztą składu. Pozdrowienia z Wrocławka. Obok boiska rozstawiono konsole, by kilkunastu gamerów mogło zmierzyć się ze sobą w turnieju NBA 2K. Nice. To zawsze dobry pomysł, by łączyć ze sobą różne około koszykarskie aktywności. Uprzedzam, nie, ja nie grałem, wystarczająco dużo gram w domu i na drugim kanale. Gratulacje dla zwycięzców i pozdrowienia dla wszystkich, z którymi miałem okazję wymienić kilka słów. Godzina 14:50, cisza przed burzą, tak to wygląda. Nie nagrywajcie, masz jeszcze? Mamy jeszcze godzinę do prezentacji zawodników, a tymczasem hala się już zapełnia, zawodnicy się rozgrzewają, także za chwilę tu i zaczną się naprawdę konkretne rzeczy. Wydarzenia w samej hali mistrzów miały być przystawką do najbliższego sezonu, prezentacją drużyny dla licznie zgromadzonej widowni, meczem sparingowym, można by rzec meczem pokazowym, by podarować trochę sportowych emocji przed pierwszymi kolejkami PLK. Nie wiem, może to akurat normalne dla lokalnych kibiców Anvilu, ale ja byłem szczerze zaskoczony i koniec końców podekscytowany tym, co działo się na boisku i jak wyglądało samo spotkanie. Ale od początku. Prezentacja zawodników została wykonana z należytą pompą. Świetnie jest w ogóle kibicować drużynie, która wdraża na ekstraklasowe parkiety utalentowaną młodzież, by jak najwcześniej podarować im nieco doświadczenia. Bartosz Łazarski jest ledwie 15-latkiem i jeśli dobrze pamiętam, zaledwie 3 lata temu oglądałem go w akcji na turnieju młodzieżowym TKM Wrocławek. Wpiszcie sobie Bartek Łazarski wejście smoka na Facebooku i sprawdźcie, co gość wyrabia. Jako NBA-owy kronikarz wyłapałem na boisku Chrisa Baba. Gracz przeciwnej drużyny, wicemistrzów Izraela swoją drogą, miał okazję reprezentować barwy Boston Celtics pod koniec sezonu w 2014 roku. Już na początku meczu przywitał się efektowną trójką z kibicami, ale koniec końców to nie do niego należało to spotkanie. Nazwijmy rzeczy po imieniu. Ten mecz nie wliczał się do żadnych statystyk. Miał na celu dać nieco emocji publiczności, przywitać się przed sezonem, zobaczyć graczy w akcji. A czego byłem świadkiem?
Pełnego Włocławek Experience. Doping był fanatyczny, przyśpiewki głośne, zawodnicy grali twardo po obu stronach, mieliśmy kilka taktycznych, to jest bardzo ładne słowo, fauli. Nie zabrakło kilku gestów i spojrzeń, po których w NBA sędziowie podyktowaliby technika. Czekaj, technika? Bo w tym meczu podyktowano technika. W meczu towarzyskim. Technika. Mówiłem to już? Nowakowski! Jestem fanem podkoszowych z drygiem do idealnych podań. Szymon Szewczyk dokładnie takim graczem jest. I widać było jego chęć i boiskowe IQ, począwszy od tego podania kozłem na początku. Kamil Łączyński po raz kolejny pokazał, czym jest hustle. A ta asysta na siedząco? Szybkość reakcji 1 milisekunda. Josip Sobin zaprezentował klinikę klasycznych ruchów podkoszowych. Josh Bostic trafiał, ale to Luke Petrasek był najważniejszym graczem meczu. Z najważniejszym zagraniem. Jeszcze 2 minuty przed końcem Anvil przegrywał 9 punktami. Rottweilery świetną serią odrobiły tę stratę, a remis pojawił się na tablicy po trafionych rzutach wolnych Kamila Łączyńskiego. Hala płonie, publika krzyczy i śpiewa, rozpoczyna się dogrywka. W grywce Anvil stracił przewagę, ale przy stanie 94-92, 5 sekund na zegarze, wydarzyło się to. Jeśli takie emocje towarzyszą fanom Anvilu podczas meczu sparingowego, ciekawe jak to będzie wyglądało już w najbliższym sezonie. Dzięki Anvil za zaproszenie na całe wydarzenie oraz za możliwość obejrzenia naprawdę dobrego meczu koszykówki. Pozdrowienia.